Witam Państwa w ostatnim dniu lutego. Taki dzień jak dzisiaj, czyli 29 lutego, zdarza się raz na 4 lata. W tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium, przypomnienie dla kierowców, powiemy też o 30-latku z Gliwic, który postanowił fałszować bilety parkingowe, a na koniec będzie oczywiście relacja z gliwickiej edycji Biegu Tropem Wilczym. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od przypomnienia. Od jutra na gliwickiej Starówce będzie obowiązywać bezwzględne pierwszeństwo pieszych. To za sprawą wprowadzenia strefy zamieszkania. W takim wypadku pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni i co ważne ma pierwszeństwo przed samochodami. Strefa zamieszkania oznacza ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Będzie obowiązywać na obszarze Starego Miasta ograniczonego ulicami Dolnych Wałów i Górnych Wałów. Sposób parkowania nie ulega zmianom, ale ruch na ulicach już tak. Od jutra na wszystkich skrzyżowaniach Starówki obowiązują skrzyżowania równorzędne. O ostrożność zarówno kierowców, jak i pieszych już teraz apeluje policja. Pozostajemy w tematyce prawno-policyjnej. W piątek około godziny 17 pracownik kontrolujący strefę płatnego parkowania zauważył na desce rozdzielczej Jeepa parkującego w rejonie rynku podejrzanie wyglądające winiety parkingowe. O swym spostrzeżeniu powiadomił policję. 30-letniego mężczyznę, właściciela pojazdu, który podrobił bilety parkingowe, zatrzymali policjanci. Za swój występek gliwiczanin może odpowiedzieć z dwóch paragrafów. Surowszy z nich zakłada grzywnę, ograniczenie albo pozbawienie wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Od lutego w Gliwicach działa 7 punktów, w których można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Mogą ją otrzymać m.in. osoby, którym w przeciągu ostatniego roku przyznano świadczenie z pomocy społecznej, które nie ukończyły 26 roku życia lub mają powyżej 65 lat, posiadacze karty dużej rodziny, weterani. W ramach pomocy prawnej eksperci informują zainteresowanych o ich uprawnieniach i obowiązkach, wskazują sposoby rozwiązywania ich problemów, pomagają przygotować projekty pism, na przykład o ustalenie adwokata z urzędu. Informacje dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem widocznym na ekranie. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość, która kilka lat temu została oficjalnie wpisana do kalendarza, to okazja do organizacji patriotycznych wydarzeń i lekcji trudnej historii naszego kraju. W całym kraju już po raz czwarty, a w Gliwicach po raz drugi, odbył się w niedzielę Bieg Tropem Wilczym. Kilkuset biegaczy uhonorowało w ten sposób tragicznych bohaterów okresu powojennego, w tym w sposób szczególny Henryka Flamę, pseudonim Bartek. Oddziały Bartka zostały wysadzone w powietrze, część żołnierzy została rozstrzelanych i część tej całej akcji miała miejsce niestety w Gliwicach, bo to była oczywiście prowokacja i służby UB. Powiedzmy może parę słów w ogóle o żołnierzach wyklętych, bo przez te kilkadziesiąt lat komunizmu nie było okazji o nich mówić, więc wiele osób po prostu nie wie w ogóle kim oni byli, co to jest za grupa. Żołnierze wyklęci to żołnierze, którzy walczyli o Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Dla nich wojna się nie skończyła. Oni wiedzieli, że okupacja dalej trwa. Wprawdzie nie niemiecka, ale sowiecka. Chcieli żyć w wolnym, suwerennym państwie, gdzie władza nie jest narzucona. No nie była to nasza władza i oto toczyła się walka. Prawdziwy rząd polski znajdował się w Londynie na uchodźstwie. U nas w ogóle na terenie mamy pochowanego inspektora Narodowych Sił Zbrojnych w stopniu generała w Zabrzu. Chcę mu honorować. Dotarliśmy do prawnuka generała Wawrzczyca, twórcy Podziemne Siły Zbrojne, więc też są takie elementy, będziemy tam chcieli przynajmniej być z jakimś pomykiem pamięci. Tam, gdzie mamy informacje, chcemy, aby przynajmniej ta biało-czerwona flaga, czy ten płomyczek lampki zapalił się i przypomniał o tych ludziach. Staramy się na co dzień uprawiać zdrowy styl życia, spotykać znajome twarze, a jeśli chodzi o pamięć żołnierzy wyklętych, jest to coś o wielu rzeczy, wiele osób nie wie. I warto się tu pojawić, pokazać, przypomnieć historię, że po wojnie żołnierze nie mieli odpoczynku,
tylko niestety byli prześladowani, wielokrotnie zapłacili za to życie, że walczyli, oddali Polskę za, oddali życie za Polskę, tak? Także jesteśmy tu po to, żeby o tym przypomnieć, że my jako młodzi ludzie pamiętamy o tym i tą historię należy przekazać dalej. Telewizja Imperium była patronem medialnym wydarzenia. Do tego tematu powrócimy jeszcze dziś w programie Z kamerą wśród ludzi. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Po serwisie sport i prognoza pogody na wtorek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na informacje sportowe. W Ekstraklasie Futsalu gliwickie zespoły rywalizowały ze zmiennym szczęściem. Envid Gliwice wygrał z liderem ze Zduńskiej Woli 5-4, ostatnią bramkę strzelając na 4 sekundy przed końcem spotkania. Tymczasem GAF Omega Gliwice na własnym parkiecie tylko zremisował z ostatnią w tabeli Gwiazdą Ruda Śląska. Gwiazda Ruda Śląska, ostatnia drużyna w tabeli, 8 punktów w tym sezonie do tej pory, dzisiaj zdobywa 1 punkt. Czy spodziewaliście się, że drużyna z Rudy Śląskiej tak wysoko zawiesi poprzeczkę? Na pewno wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo drużyna tak panicznie broniąca się przed spadkiem, mająca ostatnią szansę w każdym meczu, na pewno tu przyjedzie z naoszczonymi zębami i będzie chciała nam wyrwać chociaż jeden punkt. Dzisiaj się to mi udało troszkę na nasze życzenie, myślę, bo nie odbierając im niczego, zagrali super mecz, ale my przy wyniku 2-1 powinniśmy to kontrolować, a znowu tracimy gdzieś w końcówce. No nie wiem, czego nam zabrakło, ale tracimy bramkę i remisujemy mecz. Spodziewaliśmy się na pewno dużego oporu i tak wiedzieliśmy, że Ruda się nie położy tutaj przed nami i pozwoli nam strzelić sobie 5 bramek i ten mecz będzie dla nas łatwy i przyjemny. Nie ma słabych drużyn w futsal ekstraklasie i z każdym jest ciężko, aczkolwiek na pewno szkoda tego remisu, tak? Bo zremisowaliśmy z Gattą, zremisowaliśmy z Pogonią i myślę, że te punkty z tą górą będą nam dawać wtedy, kiedy będziemy wygrywać z tymi niżej notowanymi zespołami. No a dzisiaj remisujemy z Rudą 2-2. No, dla nas to będzie na pewno jak porażka, bo jednak powinniśmy ten mecz wygrać i zgarnąć te 3 punkty. Obszerniejsza relacja z tego spotkania jutro w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Zapraszam w imieniu Radka Nosala. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.